Witam Was serdecznie w kolejnym materiale dotyczącym kodowania Arduino i znajdujemy się na stronie znowu o kablach.pl Ardu Easy Blocks, tak Kamil nazwał swoje narzędzie. Dla mnie to cały czas będzie generator kodu, generator blokowy kodu dla Arduino. Słuchajcie, czas rozpocząć vlogmasy, więc mam zamiar codziennie coś na kanał wrzucać i to będą między innymi różnego rodzaju poradniki, może gdzieś tam jakiś vlog się jeszcze zapodzieje, ale rozpoczynam od piątku i chcę skończyć w piątek w Sylwestra. Zaczynamy pierwszy materiał. Dzisiaj omówimy sobie coś bardzo prostego. Input, output, czyli sterowanie tak naprawdę z poziomu pinów cyfrowych oraz możliwe, że z pinów analogowych jakimiś podzespołami. Weźmiemy się tak naprawdę za zwykłe diody oraz za przyciski. Mówię tutaj oczywiście o diodach świecących, potocznie nazywanych LEDami. Dobrze, przygotujmy sobie nasz kod. Rozpoczniemy od dwóch czapeczek. Czapeczka po uruchomieniu, czapeczka zawsze. Zrobimy sobie tak, jako żeby nie zbytnio nie skomplikować naszego programu, weźmy sobie dwie diody. W moim zestawie dioda czerwona i żółta, ta na górze, obok tej, co się aktualnie zielonej świeci, podpięta jest do pinu A0, A1 oraz do pinu D10. Ok, to są moje dwie diody. No i przy okazji weźmiemy sobie jeszcze dwa przyciski. U mnie jest to przycisk podpisany B1 i B2. One są podpięte do pinu cyfrowego D12 oraz D13. Więc biorę sobie znowu, powielam i niech to będzie B12 i B13. I to będą zwykłe inputy, ponieważ w moim zestawie jest tak, że przyciski podpięte są pod Arduino, z drugiej strony pod 5V. Pomiędzy jeszcze przyciskiem a Arduino jest podciągnięcie pod masę, więc są to zwykłe inputy. W momencie naciśnięcia na pinie cyfrowym pokazuje się stan wysoki. Dobrze, i będziemy sobie właśnie sterowali z pomocą przycisków naszymi LEDami. To przyda nam się obsłużenie instrukcji warunkowej, więc dzisiaj taka instrukcja warunkowa, jak ją skonfigurować w tym narzędziu do programowania blokowego. Tak, skonfigurujemy sobie tą instrukcję dodatkowo, ponieważ będę chciał, żeby ona była jeśli w przeciwnym razie. Może być jeszcze w przeciwnym razie jeśli, ale taką podstawowego ifa weźmiemy sobie, to jest tak zwany if i else, więc weźmiemy sobie tutaj. I co? Wykonamy sobie tak, potrzebujemy czytanie z pinu cyfrowego. Pin cyfrowy może być też oczywiście analogowym. Dobrze, i następnie musimy sobie wziąć z warunków logicznych porównanie odczytanego stanu. I ten stan będzie odczytany z przycisku, niech to będzie D12. I porównamy to sobie do stanu wysokiego. Jeżeli przycisk jest kliknięty, znaczy, że porównujemy to do stanu wysokiego. Jeżeli to się stanie, uruchomimy sobie naszą diodę. Czyli niech to będzie dioda, niech to będzie A1 i oczywiście stan wysoki. Jeżeli przycisk jest spuszczony, będzie stan niski. Powielimy to sobie i zrobimy znowu D13. Stan wysoki oraz D10 stan wysoki, D10 stan niski. Prosty program, jak widzimy, instrukcja warunkowa. Myślę, że wszystko jest gotowe. W taki oto sposób możemy rozpocząć sterowanie, więc generujemy kod, kopiujemy go. Dobrze, mamy uruchomione Arduino, kod należy wkleić, to zaznaczamy wszystko, wklejamy, kod jest. Sprawdzę sobie jeszcze podłączenie mojego Arduino. Ja mam port 8, stary bootloader. No to co, wgrywamy. Zostało wszystko wgrane prawidłowo, więc naciskam przycisk. Działa, naciskam przycisk, działa.
zróbmy coś jeszcze innego, pobawmy się jeszcze pinem analogowym. Ja mam potencjometr podpięty pod A3. Teoretycznie piny analogowe nie trzeba definiować, że są pinami wejściowymi, ale ja sobie zrobię, że A3 jest pinem wejściowym. Stworzę sobie warunek logiczny, ale tym razem ten warunek będzie jeszcze miał w przeciwnym razie oraz jeśli w przeciwnym razie, tak? Czyli w przeciwnym razie jeśli. Taki bardziej rozbudowany. Skopiuję sobie ten fragment z porównaniem, tylko że tym razem nie będę czytał stan pinu cyfrowego, pousuwam sobie niepotrzebne, tylko wezmę sobie odczytanie pinu analogowego i to będzie po prostu liczba, powiedzmy większa, jeżeli odczytana wartość będzie większa od liczby, weźmy sobie jakieś liczby, mi chodzi o liczba integer, powiedzmy niech będzie większa od 700, to uruchomi mi się dioda, powiedzmy dioda czerwona, a druga dioda będzie zgaszona, tak? Jeżeli ta dioda, jeżeli to, co zostanie odczytane, będzie większe, mniejsze, niech będzie mniejsze od 700, albo niech to będzie na początek 500. Dobrze, zróbmy sobie 500. To w tym momencie dioda żółta będzie zapalona, a dioda czerwona będzie zgaszona. W przeciwnym razie, właśnie nie ma w przeciwnym razie, więc może zróbmy sobie tak. 600, 400, więc mamy takie okienko między 400 a 600, gdzie dwie diody będą zgaszone. Czyli powielimy sobie coś takiego. I tutaj mamy dość prostą instrukcję warunkową. Troszkę bardziej. Kilkukrotnie skonfigurowano pin. Dobrze. Sprawdzam. Ustaw input. Czytaj analogowo. O, przecież dobrze jest. Słuchajcie. Coś nie tak. Kilkukrotnie skonfigurowano. Aha, z automatu. Dobrze, ok. Prawdopodobnie on automatycznie zrobił. Nie zrobił. Dziwne. Ale okej, w takim razie nie trzeba. Ogólnie pinów analogowych nie trzeba definiować, że to są inputy. On domyślnie jest jako input, więc temu chyba kompilator wywalił błąd. Sprawdzamy, czy działa wszystko. Wysyłamy to. Dobrze, zostało to wysłane. Widzimy, że dioda czerwona nam świeci, więc teraz pokręcimy potencjometrem. Świeci dioda żółta, troszkę do góry. Jest. Czyli prawdopodobnie w tym momencie jesteśmy w okienku między 400 a 600. No i kręcę w górę, powinna zapalić się dioda czerwona. Wszystko działa prawidłowo. Tyle w tym materiale. Pokazałem Wam, jak to narzędzie można wykorzystać przy tworzeniu instrukcji warunkowych. Zachęcam, łapka w górę, komentarz mile widziany, a ja się z Wami żegnam, życząc Wam miłego dnia, wieczoru lub nocy, w zależności kiedy ten film widzicie i do następnego razu, trzymajcie się, cześć!